kierownicą. Pamiętaj, że masz włączony ESP, bo jak temu za dużo, musi mieć tą świadomość, on ma czujniki, on cię obserwuje. Jak temu ja już widziałem, znaczy czułem, że już hamuje kołami. To było słychać. Jak bardzo dużo robisz mu kierownicą, to mu dajesz informację taką, chcę skręcać w prawo. Za chwilę robisz, chcę skręcać w lewo. I co on robi? On stara się to zrobić. A jak masz ESP, czujesz, że on ci nie robi, delikatnie zrób. Delikatnie, delikatnie od prostu. Mniej ruchów kierownicą. Ja bo już tam czułem, że mi tył zarzuca, to no to odruch. To, ale i tak się włączyło ESP. Tak. Spróbuj, spróbuj, uwierz w ESP, spróbuj delikatnie, bo to jest właśnie sztuka. Jazda bez ESP, SSP, bo nauczyć się trzeba jeździć systemami, bo jak ma wyłączony system, jak na awarii, szybka kontra powoduje, że samochód reaguje. Jak masz włączone systemy, mniejsza kontra, on sobie powinien też z tym poradzić. Trochę mu zaufaj, zobaczymy, czy on sobie poradzi, nie? Dobra. Ja tam widzę właśnie na celność się pojawia. Z tyłu to mam trochę szersze. Znaczy szersze. Głębszy jest bieżnik, bo te z przodu to ja je założyłem na Poznań. Bo ale generalnie bardzo nadsterowny się robi. Tak. Nie, bo on jest bardzo tyłem ucieka. No może jeszcze jakbym lekko odpuszczał gaz w tych. Znaczy jak to. To też nie do końca, bo odpuszczenie gazu. Znaczy, bo ja tu minimalnie naciskam ten gaz, to tam też nie ma jakiś tam. Ale odpuszczenie gazu, co powoduje dociążenie przedniej osi. Odciążenie no, wtedy tył. Czyli tym bardziej dociążenie przodu powoduje nadsterowność może spowodować. Bo będzie taka sytuacja, że na przykład bardzo szybko wjedziesz w zakręt, nie wjeżdżasz w zakręt i się wystraszysz, że za szybko puścisz gaz. To się dociąża przód, odciąża się tył i wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo pojawienia się nadsterowności. Mhm. Dlatego w zakrętach lepiej przejechać na równym gazie, żeby już nie kombinować z przyczepnością. Nie? Ale on i tak bardzo szybko traci przyczepność i ucieka mu tył, co ciekawe, tak. Nie? On jest bardzo nadsterowy. A z tyłu są szersze opony. Ale to szerokie to nie no, jest kwestia bieżnika. Albo wcale nie jest lepszy ten bieżnik, bo jak się założy gorszą oponę... Nie, tam mierzyłem to chyba 6 mm ma średni tej głębokości. Ale to też opon, rodzaj opon. To opony są różne, wiesz, no kupisz Chińczyka, który nie będzie trzymał i kupisz... No to są Bridgestone'y tam z tyłu. Rocznik jest też bardzo potem ważny, nie? Tak po paru latach guma nie ma właściwości w ogóle. Także to są bardzo takie ważne rzeczy, które powodują, że samochód będzie inaczej zachowywał. Dlatego najlepiej mi zawsze cztery takie same opony, żeby on się tak samo trzymał. Bo każde ingerowanie właśnie poprzez zakładanie różnych opon może spowodować dziwne zachowanie samochodu. Co nie jest dobre. Ale okej, okay. Spróbuj sobie też na przykład, bo ESP już wiemy, że działa, bo to słyszę z zewnątrz nawet, że hamuje, nie? I teraz jak na przykład już tu mniej robiłeś kierownicą, to mniej hamował, bardziej stabilnie ci to chodziło. Jak tam mocno przyłożyłeś kierownicą, to się dzieje, to hamowuje ci samą, nie? Czyli bardzo, wtedy bardzo mocno hamuje samą, no bo tak ESP działa. Generalnie... Znaczy, jakbym tak zrobił eksperyment, bo no, ja mam z tyłu w zasadzie nowe opony Micheliny Pilot Sport. No. Jakbym je na tył założył, bym ciekawe, jakby tam była różnica tutaj. Bo to bardzo to auto jest nadsterowne. Na kołach czy na... No mam już założone felgi. A, no. Ale to tam może później. No później, najpierw wszystko spróbujmy na tych, a potem sobie spróbuj na tamtych, nie? Bo
Tu jak masz dobre opony, możesz to spokojnie to spróbować, ponieważ to jest bezpieczne. Dla opon to jest bezpieczne. Jak nie będziesz szalał na kostce, to jej nie zetrzesz. No, na płycie też się nic nie stanie. Natomiast można fajnie zrobić sobie potem, żeby zobaczyć właśnie, jak on będzie się zachował na tych drugich oponach. Nie? Tak. Nie chodzi. Tu jeszcze jedną rzecz może zobaczyć, może to się czasami uda, bo zobacz, bardzo często to co mówiłem, że w zakręcie puścisz gaz, to ciążysz przód się obróci, to czasami się coś takiego dzieje, że jak już wjeżdżasz mokrego, gdzieś tu jest bardziej sucho. To jest zmiana przyczepności. Wystarczy puścić tylko gaz. Często wystarczy samo puszczanie gazu, żeby się przekonać, że tył zaczyna uciekać. To się dzieje. Lepiej się jeździło w jedną, Tom? Czułeś różnicę? Bez znaczenia. Bo niektórzy mają, nie? A to mniejsza. Dobra, czyli tak, spróbuj sobie jeszcze teraz, jak już mamy włączone systemy, spróbuj też sobie dodać gazu, zaczynając do reakcji. No ja właśnie tu próbowałem dodać gazu, no to... Taka była reakcja? No troszkę bardziej nadsterowny był, ale... No ale... też czułem, że hamuje kołami. No bo generalnie tak będzie robił. No i też przepustnicę tam, bo ja mam elektroniczną tą przepustnicę, też obcina dawkę. No, to tak działa ASR. Tak. Bo to jest ASR. System kontroli trakcji, on jest dwie funkcje ma. Pierwszą funkcję, mniejszą, mniej ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest to zapobiega buksowaniu lub przyruszaniu, nie? To jest, po to on jest, między innymi, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa on ma drugą funkcję, odcina dopływ paliwa, znaczy odpływa, uniemożliwia dodawanie gazu w momencie, jak samochód jest po ślisku. Bo ja pamiętam, byłem na tym lotnisku, ale też miałem zimówki i tam w zasadzie one mają bieżnik, w zasadzie nowe, bo chyba poprzedni właściciel nie jeździł zimę tym autem, to tam przy włączonym ESP w zasadzie cały czas trzymałem gaz, i no, nie dało się nawet zarzucić, żeby tył myszkował, bo cały czas były koła hamowane i obcinane paliwo. No bo ASR odcina dopływ paliwa, tak. ESP hamuje, żeby ustawić w kierunku gdzie chcemy jechać, nie? Mhm. Ale to też sobie nie zależy od opony, bo te z tyłu też nie są jakieś tak rewelacyjne. No. Swoje tam lata mają, bo to jest chyba z 2016 czy 2017 roku. No. Tak by załóżmy, no tam później będzie eksperyment, jakbym z tyłu tam zmienił szybko te koła na te nowe, jak się zachowa auto. Na pewno zawsze opona będzie, znaczy tak, zawsze prędkość spowoduje, że coś się wydarzy. Tak. W zależności od opony to będzie mniejsza lub większa prędkość, tak zawsze jest. Nie? Tak. Wyłączymy teraz? Tak. No może najpierw, bo tam chyba u mnie to pierwszy raz to się wyłącza kontrola trakcji. Tak, ASR. Jak raz przytrzymasz jest ASR, długo przytrzymasz ASR. Tak. No na razie tylko wyłączy ten jeden. Tak. Później jest ta faza, że auto jedzie w przeciwną stronę, że trzeba wtedy być bardzo uważnym. Aczkolwiek tak by wyglądało, jakbyś miał odłączony ESP też. Znaczy... Nie wiadomo, gdzie reagowało. Coś musi wiadomo, że ESP nie działa. Czy działało? Czy coś się
coś czułeś, żeby ci zahamowywał? No coś tam czułem, ale... Tak. Bo się dużo więcej działo sam. Tak. A może ten ESP działa, tylko jest bardziej tego, bo wiem, że w niektórych autach to tam do jakiejś prędkości, jak się tam naciśnie. Nie, mówimy o czym, co ci wyświetliło przy wyłączeniu, coś wyświetliło. No to jedna dioda, bo jak nacisnę... No, teraz naciśnij, włącz. No, to jak tu jest całkowicie odłączony, ESP i kontrola trakcji. Po tak krótkim naciśnięciu? Znaczy nie, bo... Najpierw, teraz są włączone, nie? Teraz jedno naciśnięcie. ESP. Jest co, przytrzymać? Przytrzymać, no. Teraz jest co. A jak miałeś wtedy zrobić tak samo jak teraz? Czy... Nie, wtedy tylko na tym pierwszym trybie. Aha. Czyli tylko ASR wyłączone, chyba że to ESP. Chociaż tak. Kontrola trakcji też działa, bo jak dodawałem już mocniej gazu, to już dalej już koła się nie kręciły. Może to do jakiejś prędkości działa tylko. Tak, to w zależności od samochodu, bo na przykład przy Francuzach, tam Citroen i Peugeoty, przy 50 się aktywuje. Przy na przykład Fordach niemieckich przy 30 się aktywuje. Volkswageny i tak dalej, to już przy 30 na godzinę on się sam włączy. Bo w każdym samochodzie ASR można wyłączyć. Tylko, że on się aktywuje, ale też nie zawsze. Bo na przykład w Fiacie ostatnio to do 80 do 60 się nie włączył z powrotem. Ale niemieckie samochody przy 30 się aktywują z powrotem. Dlatego wtedy jest z powrotem. A tu po tych ćwiczeniach zauważyłem, że mi zgasła kontrolka od płynu chłodniczego, bo ja tam z ojcem wymieniałem termostat i chłodnicę od skrzyni automatycznej i tam jakiś jest pływak w środku, gdzieś tam się zawiesił. No my go tam wyciągaliśmy, trzepaliśmy. Tak. Czyli leczenie dostał. I ESP, widzisz, bo ESP może być w ten sposób jakby opóźnione jego działanie. To tak można w samochodzie ten sport ustawić i tak dalej, nie? Czyli on jakby pozwala na więcej, gdzieś tam w ostatniej fazie to się aktywuje. Bo tak mówisz, że czułeś, ale to musiało być dużo później, bo dużo więcej się samochodem działo. Nie? To było widać, że już ten... Już ci bo wiem, na przykład mój ojciec miał Mercedesy, te na przykład 2010, a miał też odmianę AMG. To tam w zasadzie ten system, jak się nacisnął ESP, to tam w zasadzie tylko kontrola trakcji się włączała do jakiejś prędkości. A później ten system ESP dalej w zasadzie pracował. No, że tam się nie dało całkowicie odłączyć. No to tak mówię, to przestał to też tak mówię. Jest bardzo często, wiesz, tam ludzie mają te wyłączniki, nie, jazda, sport i tak dalej. Bo jak jeździłem z Skodą Citygo, ona była z 2012 roku, to tam w zasadzie nic nie można było wyłączyć, ani kontroli trakcji. Nie było żadnego przycisku. No i na przykład współczesna grupa. Bo jak jeździliśmy z tymi Skodami, akurat jeździłem Karoq chyba, czy no. Taki mały SUV, taki miejski. To tam był guzik od ESP, tylko jak go się nacisnęło, to kontrola trakcji się wyłączała. Ale podobno tam jak gdzieś grzebaliśmy w tym komputerze, bo tam już w zasadzie wszystko się steruje na ekranie, to tam można było wejść gdzieś tam zaawansowane i przełączyć ESP w tryb sport, ale nie dało się całkowicie wyłączyć. Bo nawet słyszałem, że w takich autach sportowych, Porsche, BMW, to też można włączyć ESP w tryb sportowy, że on wtedy mniej reaguje. Żeby do zera wyłączyć bardzo rzadko, w Mustangu gdzieś tam prawie, że można, ale też chyba się zaktywuje przy tym. Ja pamiętam takie stare Audi czy Passaty, to nawet miały guzik, że ABS można było wyłączyć, tak. Ale to już takie stare to bardzo. Teraz nie ma, nie? Teraz już nie ma możliwości, tak. ABS to w ogóle nie można znajdować najbezpieczniej. No to teraz... Także generalnie cały czas będzie blokował pilnować. Ale zobacz, nawet jak pilnuje, to w momencie jak go tam usportowisz, to dzieje się więcej sam. A dobrze kręcę kierownicą? Nie, tak. Bo już mi tam się trochę już panika, no bo wiadomo. Nie, człowiek tak raczej nie jest przygotowany, że tak, znaczy, że w ciągu normalnej jazdy tak nie kręci nigdy. No, bo to się zdarzy raz kiedyś niestety, bo oby nigdy nie, a to się może wydarzy raz kiedyś. No mi jak jeździłem tą BMW, bo ja ją kupiłem w listopadzie, to... Nigdy nie dopuściłem się do sytuacji, żeby jakieś takie robić przeplatanki. Nie, no bo na tym polega jazda samochodem, żeby znać tą granicę i jej nie przekraczać. No to chodzi generalnie, nie? Bo to przecież nawet jak ktoś ma bardzo drogi, bardzo szybki samochód, bardzo mocny samochód, to nie znaczy on szybko jeździ. Ważne, że masz tą świadomość, masz szybki samochód. Tak możesz koło przejść, koło chcesz, wcale szybko nie jeździsz, ale w sytuacji jakiejś ekstremalnej, gdzie trzeba będzie przyspieszyć, bo uciec przed niebezpieczeństwem, wiesz, że masz zapas mocy, no po to to jest. Wiesz, no bo pewnie, bo samochód można rozpędzić do 200 na godzinę, to co dalej? Dopóki się nic nie wydarzy, to nie ma problemu. Znaczy cokolwiek się wydarzy i zaczyna się wielki problem. No sobie bo ja pamiętam. Tak. I potem wchodzisz do 100 i wydaje się, że bardzo powoli jedziesz te 100 na godzinę. Natomiast wystarczy, że coś się wydarzy i trzeba hamować, to się okazuje, że on jedzie. Bo ja pamiętam w zimę, jak załóżmy gdzieś ruszałem i był taki
zakręt załóżmy 90 stopni, że trzeba było gdzieś tam wyjechać z placu, gdzieś tam na skrzyżowaniu, no to jak się docisnęło mocniej gaz, to już było czuć, że tyle, tak, bo to jeszcze jak są skręcone koła, to tym bardziej. Bo ja tam czasami, ale to ja tam już dozuję, bo kiedyś jak ktoś jeździ tylno napędowym autem w zimę i wyprzedza, załóżmy, a na środku jezdni są zawsze śnieg jest, bo niewyjeżdżony. Jak ktoś załóżmy skręca na przeciwny pas, jeszcze doda trochę gazu, to może tył tam zarzucić. W automatach jest taki problem, ale ja już to mam na to technikę, bo tu u mnie piąty bieg już się załącza przy 45 na godzinę. Jak załóżmy sobie jadę 70-80 poza tym zabudowanym i chcę wyprzedzić ciężarówkę czy jakiś tam pojazd, który wolno jedzie, to ja już nie zbliżam się do niego, tylko już wcześniej jakiś tam zachowuję dystans odpowiedni i zwracam uwagę, czy tam z tyłu nic nie jedzie i z przodu tam. No i wtedy już sobie nawet wbijam tryb manualny, czy tryb sportowy, żeby sobie już bieg przygotować. Bo jak ktoś nigdy nie jeździł automatem, bo tu się reguluje ten, jest taka zapadka kickdown. Wtedy redukuje do jak najniższego biegu. No to jak jadę na przykład 70-80, to jak wcisnę do końca pedał gazu, to mi zredukuje aż o 3 biegi. I jak załóżmy ktoś jedzie na mokrej nawierzchni, czy po śniegu, to może być... Tak. Wiadomo, ESP kontratakcji zadziała, ale... nie natychmiastowo.